Kapitan Poranek. Teraz uwaga, bo będzie trochę obrzydliwie, będzie trochę o bleśnie, będzie trochę o brudzie, syfie i o wszystkim takim niesmacznym i brudnym i złym. Jesteśmy specjalnie dla was od rana. A do tego mamy jeszcze obrzydliwsze historie. W tym wypadku będą to najgorsze historie związane z obrzydliwymi mieszkaniami i z najgorszymi współlokatorami opisanymi w zaledwie 6 słowach. Każdy ma takich współlokatorów, nie? Każdy przeżył jakiegoś współlokatora, który mu niszczył życie. Ja miałam taką współlokatorkę, która chrapała tak, jakby walczyła o życie. Przysięgam, bałam się, wiesz, prawie się trzymałam framugi łóżka co noc. Zakładałam sobie stopery, zasypiałam tym samym na zajęcia i to było straszne, naprawdę. Bałam się, że wciągnie mnie pewnego dnia czarna dziura. To by się zmieściło nawet w 6 słowach, dałoby radę. Chrapała, jakby walczyła o życie. Chrapała, jakby walczyła o swoje życie. No, może. To się pasuje. I my mamy takie historie. Współlokatorów i najgorszych mieszkań w 6 słowach. No i uznaliśmy, że jeśli chodzi o brud, syf i wszystko co najgorsze, to wypadałoby uzyskać jakąś opinię eksperta. No, prawda? Jest jeden ekspert, który o sprzątaniu wie wszystko i nawet nie będziemy przedstawiać w takim razie, tylko będzie komentować te 6 słów, które za moment przeczytamy. No to pierwsze. Strasznie po nim śmierdziało pod prysznicem. Palisz? Bywa? Bywa. A odkurzasz? Nie bywa. Ale po co? Kompulsywny zbieracz, cały pokój zawalony śmieciami. Czy ty z nudów nie mogłabyś posprzątać w tej szafce? Zostawiał na podłodze kości od kurczaka. Masz płatki kosmetyczne na jedzeniu. Ja tego nie rozumiem. Balsam i papier toaletowy przy komputerze. Dziewczyny, ja to z wami będę miała bal. Robił sobie popielniczki z kubków i naczyń. Ze wszystkich miejsc, w których mogłabyś postawić garnek, to miejsce przy koszu na śmieci wydało ci się najlepsze? No ale to idealnie pasowało, znaczy no może tak pasowało trochę na siłę, no ale jednak jakby no umówmy się, perfekcyjna pani domu jakby by na pewno tym lokatorom w tych mieszkaniach zaprowadziła porządek, wprowadziła swoje rządy. Powiem ci, że jak tego słucham, to ja mam ochotę, żeby ona do mnie wpadła do mieszkania, chociażby po to, żeby mi kilka komentarzy takich wygłosiła. Tak, no. Tutaj były emocje, były złe emocje, dużo się działo, jednak wydaje się, że we sprzątaniu to i tak jest jeden ważny, główny, przewodni cel, o którym trzeba zawsze pamiętać. To o to chodzi, żeby sprzątać dla tych, których się kocha.